Nie wiem, gdzie jestem. W sensie, jesteśmy w Warszawie. Ja byłam właśnie w galerii, gdzie jest na jakimś spotkaniu, jutro lecimy do Wenecji. Moim problemem jest to, że ja nawet nie wiem, jakim on samochodem jeździ, a jeździ tym samym samochodem od... Dobra, dość krótko. Chciałam powiedzieć 2 lat, ale bym bardzo skłamała. To jest chyba to. Łatwiej, myślę, będzie, jak wyjmę kluczyki. Postaram się otworzyć, zmęczyłam się, poczekajcie. Dobra, moment, prawdy, czy to? Błagam. Znam go lepiej niż on sam siebie. Ogólnie to jeszcze się zastanawiam, czy nagrywać tego vloga telefonem, czy aparatem. Teraz nagrywam aparatem. Chcę was tu postawić. Stoicie. Teraz nagrywam aparatem. Czemu tu się świeci? Wolałabym, żeby się nie świeciło. Nie ogarniam, co tu się dzieje. Wow. A co mam zrobić? Tak, dużo lepiej. Wydaje mi się, że lepiej będzie nagrywać aparatem. Po pierwsze, nie mam miejsca w telefonie. Po drugie, chyba jest lepsza jakość aparatem. Po trzecie, nie wiem jeszcze jak z dźwiękiem, ale prawdopodobnie też jest lepiej. Może powtórzę. Acia jest na jakimś spotkaniu. Ja byłam na zakupach. Zrobię nam szybki haul rzeczy, które mi przejdą. Kupiłam kolczyki. Już wam pokazuję. Nie musicie się tak niecierpliwić. Na spokojnie. Kupiłam takie kolczyki. Bardzo ładne. I muszę wam o czymś powiedzieć, ponieważ jest bardzo ważna sprawa. Nie wiem, czy mi uwierzycie. Sama bym sobie nie uwierzyła. Ale zaręczamy się w Wenecji. Z tej okazji byłam kupić sobie pierścionek zaręczynowy w Rossmanie za 20 zł. Czy to się wyostrzy? O, wow. Jeszcze nie wiem, w jaki dzień, więc to trochę jest niespodzianka, prawda, jeśli nie wiem, w jaki dzień. Natomiast Acia wpadł na jakiś świetny pomysł TikToka. Nawet nie wiem, jakiego. Ja chyba nawet nie chcę wiedzieć. Po prostu, jako dobra przyjaciółka, zgodzę się. To znaczy, ja chyba na tym TikToku mam się nie zgodzić właśnie. Jest godzinka 20:40. Zostawił mnie o godzinie 19:20 może. Właśnie mi dziewczyny odpisały, że przepiękny pierścionek. Ciekawe, czy mi złożą gratulacje. Słuchajcie, szybki update. Jest 22. 21:50. Czemu ciebie nie było tak długo? Bo ciężkie biznesy, poważne biznesy były ugadywane i będę milionerem, więc takie rzeczy potrzebują czasem długich rozmów. Wiem, że ty możesz tego nie rozumieć, bo zatrudnienie się na recepcji w siłowni może nie wymaga długich rozmów, ale jak się robi ciężkie biznesy, to tak. Wow. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Spaliśmy całą noc na lotnisku. Spaliśmy, to za dużo powiedziane. Ja spałem może z półtorej godziny, może z dwie na tym lotnisku. Nie, no, dwie chyba nie, z półtorej. I potem drugie tyle w samolocie. I to tyle. Ale lotu przestałem cały. I się bałem, że nie zdążę nagrać się mieć do TikToka. Ale się przebudziłem przed samym lądowaniem i zdążyłem. Ale było dość wygodnie na tym lotnisku, uważam. W sensie... Miałem walizkę jako poduszkę, bo miałam trochę lepsze warunki. Czuję się jakiś taki bardzo zmęczony. To ja się czuję, a było mi tam wygodnie, a czuję się bardzo zmęczona. No mnie tak te podróże mnie tak ładują taką nową energię. Czuję zmęczenia i będę dzisiaj chodził cały dzień i robił dużo rzeczy fajnych. Ważne, i zespałem. Będę robił milion kroków dzisiaj. A jutro będę skakał na koncercie, ale już będę zespany. Miałem taki na Filipinach, który nie miał. Ja miałam w Paryżu taki, który miał na środek galerii handlowej. Nie teraz, poprzednio. Czemu ty byłaś w Paryżu dwie razy? Ja nie byłem w Paryżu ani razu, w Wenecji jestem pierwszy raz. Ty byłaś w Paryżu dwa razy, w Wenecji jesteś drugi raz. A to no nie byłem 4 razy, to tutaj wygrywam. Ja w Londynie byłam raz. No to tutaj wygrywam. Gdzieś musisz wygrywać, prawda? W ogóle to ja chyba wiem, dlaczego jestem aż tak zmęczona. Bo nie wypiłam dzisiaj jeszcze kawy.
więc musimy znaleźć... Co? Nie, zabrałem cię do najstarszej kawiarni w Europie. I nie było tam mrożonej kawy. Aha. Ja bym sobie tutaj uznałem coś takiego w ogóle w Włoszech. To prawda, bo w jednej restauracji też poprosiłam pana o mrożoną kawę. To pan powiedział, że nie ma. Nie istnieje. A ja bardzo bym chciała i nie wyobrażam sobie w taką pogodę, jest 33 stopnie, nie wyobrażam sobie w taką pogodę wypić zwykłą, ciepłą kawę. Ja piję herbatkę i polecam. Było bardzo fajnie. Nie wątpię, nikt nie wątpi. W każdym razie to nie dla mnie, doświadczenia nie dla mnie. Mam? Dasz radę? No wygląda to okej. Okay. Jesteś to ty, więc nie ma to jak ładnie wyglądać, no. Wow. Kurde, ja muszę trzymać to. Rada ode mnie na przyszłość. Zastanówcie się 10 razy, zanim z kimś podejmiecie się przyjaźni. Bo skończy się to właśnie w ten sposób. Za chwilę będę w najbardziej niezręcznej sytuacji prawdopodobnie w moim życiu. W moich pierwszych oświadczeniach. W dodatku z nim. Tutaj. Wspaniałe, wspaniałe. 8 lat na to czekałam. Nie kazałem sobie wyglądać. To jest na wszystkim najgorsze, to był mój świadomy wybór. O, jak ładne światło. Czyli specjalnie idziemy w tamtą stronę, żebyś oświadczył Golden Hour? Dokładnie tak. Golden Hour byśmy w tym zachodzie, żeby chociaż coś było pięknego, jak już narzeczona nie jest. Co tu tak wygląda? A czego my szukamy? No, tej biblioteki. No to tu jest biblioteka. Ale ile tu jest bibliotek? A kawiarni żadnej. Kawki mrożonej bym się napiła teraz też. Zwłaszcza teraz, po tej drzemce. Zaraz znajdziemy. Że co? Zaraz znajdziemy. Mam nadzieję, póki co to ja się boję, gdzie ty mnie prowadzisz. Po lepsze życie. Trochę echo się rozniosło. Co? Na 0,5 to nagrać? Nie wiem. Ja bym powiedziała bardziej, że nie, ale teraz nie wiem, zwątpiłam. No bo zobacz. Pokaż. 0,5 jest tak. Prawie, że nie wziąłem statywu, no. I przynajmniej jest mniejsze ryzyko, że nos jakoś utnie. Okej, okay. No ale mnie utnie, myślę. Mogę schować torbę do twojej torby? I chciałbyś, żeby nagrywała zaręczyny twoje, bo jest ładna? Łatwiej mi jest prosić ładną dziewczynę niż... O to, żeby nagrała zaręczyny? Powiedz mi, więc może ty. Oświadczyłem się w Wenecji. Zaczynamy ten podróż, pierścionek trzymam w ukryciu. To najbardziej romantyczna rzecz, jaką zrobię w życiu. Wsiadamy do busika, samolot i lecimy. Ciekawe co jej się śni, no pewnie zaręczyny. Kierujemy się na hotel i opuszczamy lotnisko. I lecimy na miasto, oj, było blisko. Teraz tylko znaleźć idealne miejsce w tej Wenecji. Niczego się nie spodziewa, oj, muszę być ostrożniejszy. Pamiętajcie, w życiu nie ma co oglądać się za siebie. Gada z siostrą na FaceTime, pozdrów przyszłą szwagierkę. Ducho już bije mocniej, ale aura raczej sprzyja. Jak się zacznie zachód słońca, to wtedy jest moja chwila, ale mam stresa, ale to ten moment jest na pewno. Przepraszam, może pani podtrzymać mi telefon? Co ty robisz? Wstań, my się tylko przyjaźnimy. Podmówiła, wcale mi nie szkoda, to nie jest moja dziewczyna, nawet mi się nie podoba. A mamy to, prawda? Ja do pozy. Cudownie. Tak. Skoro ja odmówiłam, to może się jej teraz spytasz. Już te dwie dyszki poświęcę, naprawdę. To jest vlog. Vlog, dzień drugi. Wyspałam się dzisiaj. Jakbyś się nie wyspała, to bym był bardzo w szoku. Tak, nie wstałam na śniadanie. Nie żałuję, bo się wyspałam. A ty jadłeś, co jadłeś? Było rzeczy, było tak. Bułki, krosanty, ale takie dobre z nadzieniem jakimś. No jakiś ser, szynka, jogurty, płatki. Ty nie mogłeś mi przynieść krosanta na przykład? Spałaś i on by się zdążył zgnić, zanim ty się obudziłaś. No właśnie, więc... To jest pierwsze piętro, możemy zejść schodami. Masakra. Gdyby ktoś oglądał twoje vlogi, powiedziałbym, żeby w komentarzach wyjaśnili właśnie te rzeczy. Ale nie oglądam, więc... Długo schodę. Tędy też bym wyszła. Udało mi się i w końcu po ilu?
po 24 godzinach. Mam mrożoną kawę. Będziemy teraz tutaj przychodzić przez kolejne 3 dni. Wiesz o tym. Wiecie co? Właśnie jest pierwszy moment, w którym się zgubiliśmy. I szczerze, nie mam pojęcia, gdzie on poszedł, bo to się wszystko wydarzyło tak szybko, że ja nie mam pojęcia, gdzie on jest naprawdę. W którą stronę w ogóle poszedł. Nie wiem, i nie odbiera ode mnie, to jest najlepsze, więc... No cóż, dobrze dla mnie może, że go tu nie ma. Czy ty możesz mi wytłumaczyć, jak do tego doszło? Ja tu po prostu szedłem. I dlaczego mnie zgubiłeś przy okazji? Bo nie sądziłem, że się można zgubić na prostej drodze, więc przez dosłownie 2 metry się nie oglądałem, czy jest gdzieś w pobliżu. I po prostu szedłem. I te 2 metry wystarczyły. Oj, ja pierdzielę, ja powinienem na skórku cię trzymać, jak małe dzieci. Przyszliśmy właśnie do tego wczorajszego barbera, więc może dzisiaj się uda. Ja coś nie mam szczęścia. Usłyszałam puszkę coli i napiłam się coli. Ja usłyszałem widelec i zjadłem coś. Okej, możemy to jakoś połączyć. Może zapukaj po prostu. A, bo on tam zostawił sobie. Nie wiem. To może tu stoi, ja pójdę po kole. Kupiłam właśnie pocztówki dla moich dziewczyn. Pocztówki i zakładkę do książki dla Karoliny, bo Karolina czyta bardzo dużo książek, więc jej stwierdziłam, że kupię zakładkę. Poczekajcie, ja was w ogóle postawię sobie, prawda? Pokażę wam. Edzio czeka na barbera, to my sobie tutaj pogadamy. Pokażę wam, jakie wzięłam. Możecie tego nie wiedzieć, w sumie nie wiem, skąd mielibyście to wiedzieć, ale zawsze robię tak. Zawsze. Ostatnio trochę to zaniedbałam, bo ani z Londynu, ani z Paryża nic nie kupiłam. Ale kiedyś robiłam zawsze tak, że kupowałam wszystkim moim dziewczynkom pocztówki. I bardzo to lubiłam i zawsze każdej wypełniałam. I zawsze każdej pisałam zupełnie, wiecie, coś innego, coś od serduszka. I zawsze im przywoziłam, nieważne czy byłam po prostu we Włoszech, czy byłam w Paryżu, czy byłam w Warszawie, czy w Krakowie. Zawsze im jakąś pocztówkę przywiozłam. Zaniedbałam to, ale zamierzam do tego wrócić i kupiłam im takie ładne. To jest dla Karoliny. Reszta jeszcze nie wiem. Wiem, dla kogo będzie, ale nie wiem, którą dostanie. Jeśli ma być szczerze, to trochę nie wiem, co my teraz robimy. Idziemy na najgorszego burgera w Wenecji. Idziemy na najgorszego burgera w Wenecji, bo poszliśmy na najlepszego. Pan powiedział nam po 10 minutach czekania, że burgerów już nie ma. Więc idziemy na najgorszego. A skąd weźmiesz najlepszego? Jest zaraz obok. Tylko, że jest otwarty dopiero od 18. A która jest godzina? 15? Jest tyle samo. Co? Mówisz coś do mnie? Nie. Bardzo dobrze. Tu. Okej. Jest tyle samo stopni co wczoraj, a jest mi dużo lepiej. Nie wiem, o co chodzi. Więc możemy tu zamieszkać, bo już się zaklimatyzowałam. Proszę cię bardzo, zamieszkaj sobie. A mnie boli barki. Fizjo mi dał takie ćwiczenie, że mam trzymać coś w tej ręce, żeby mi obciążało i rozciągać. I teraz o tym przypomniałem i robię to i trochę pomaga. Ale wyglądasz przy okazji jak debil. No właśnie, jakbym wyglądał jak debil, to jest uzasadnione. Widzisz, umiem zawsze tak wytłumaczenie tego, zawsze tak wyglądasz. Debil, a u ciebie nie da się tego nie przetłumaczyć, więc może wymyśl sobie jakąś historię, że Fizjo kazał tak wyglądać. Chciałam tylko powiedzieć, że zawsze tak wyglądasz, a teraz masz wytłumaczenie, więc nieźle to zrobiłeś. No widzisz, a ty nie masz wytłumaczenia, więc jestem krok przed tobą, biały gołąb tam był. Słuchajcie, ja naprawdę jestem po prostu dzieckiem na tym wyjeździe. Czekamy teraz, aż ten lepszy burger się otworzy, żeby nagrać po prostu test najlepszego i najgorszego burgera. No i Jacio powiedział, że dobra, to dawaj, nagramy ci rolkę. Powiedział mi cały scenariusz. Nawet nie muszę nagrywać, ja tu tylko stoję, się obkręcam i uśmiecham. Ja jestem dla ludzi w życiu taką osobą, jakiej nigdy sam nie miałem, a jaką chciałbym mieć. Na przykład, nie wiem, jak jadę z takim łopatą na koncert, ja po niego przyjeżdżam, wiozę mu pusto, ja ogarniam przez to, co gdzie dojechać, przyjechać i tak dalej. Ten ma hotel, ma rzeczy, jeszcze ma za to siano płacone. Jak ktoś jedzie ze mną na tripa gdzieś na wycieczkę, ja zawsze wszystko planuję, ja wszystko ogarniam.
jak nagrywamy po prostu. Z kimś jakiś content, to ja wszystko planuję, reżyseruję, montuję. Ostatnio jak z ziomkiem nagrywaliśmy parę wspólnych TikToków, ja wszystkie zmontowałem. Wysłałem mu TikToka zmontowanego z napisami ze wszystkim. Wysłałem mu zdjęcie na miniaturkę, powiedziałem co, gdzie, jak, o której wrzucić. A on do mnie, kurde, żeby mi ktoś tak zawsze podsyłał, a mi nigdy tak nie robi. Nikt mi nie robi, nie mówi, zrób to, zrób tamto, nagraj tak, w sumie to się cieszę, bo mało kto wiedziałby tyle, co ja wiem, bo ten temat. Ale... Wow. Ja na przykład jestem taką osobą, którą ja bym chciała mieć na wyjeździe, bo ja zawsze powiem, zrobić ci zdjęcie, albo sobie zdjęcie z ukrycia, albo coś i nagram i tak dalej, więc nie jestem dobra w scenariusze, ale jestem dobra w nagrywanie, w content. O wow. Tak, to jestem najlepsza. Zgadzam się. Dziękuję za komplement. Sobie kup. Okay. Ale ładny ten, widzisz też to. Robisz mi tu zdjęcia? Teraz wracamy do hotelu i w końcu zostaję sama i będę miała ciszę i będę sobie puszczała moją muzykę. A Jay idzie na koncert. Mam nadzieję, że po drodze gdzieś się zgubi i nie wróci. Tak przynajmniej do jutra, do południa. No. Nic nie powiesz? Jeżeli Capo Plaza, na którego koncert idę, przyjedzie ze swoją dziewczyną, a jego dziewczyna ze swoją siostrą, to wtedy chętnie gdzieś się zgubię i wrócę już w południu. Tego ci życzę. Dziękuję. Wszyscy ci tego życzymy. Trzymam kciuki bardzo mocno. Robię wam tylko szybki update sytuacji i zbieram się do spania. Jest 23, gdzie właśnie pojechał na ten koncert i napisał mi, że że właśnie sprawdził powrotny autobus i ma go dopiero o godzinie 5 rano. Niesamowita wiadomość. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie sprawdził. Mam nadzieję, że na śniadanie zdąży, jest do 9. Ja jutro zamierzam wstać na to śniadanie, więc... Dzień trzeci. Musiałam się zastanowić. Dzisiaj jedziemy... Na Burano. Tak. Na Burano, ja o 18.30 idę do kościoła, bo jest święto dzisiaj, będę już mógł godzinę wolnego. A może idę ze mną. Też warto wspomnieć, bo wczoraj dawałam im update sytuacji, że masz powrotny dopiero o 5, to dotarł o 7, nawet poszedł na śniadanie, znowu beze mnie, więc znowu... A miałem cię budzić? No tak. Jakby. Na śniadanie? Dlaczego nie? No bo wczoraj powiedziałaś, że szanujesz to, że cię nie budziłem. Tak, ale zapytałeś. A dzisiaj nawet nie zapytałeś. Bo już założyłem, że skoro to za bardzo... pierwszym razem, to trzeba się coś zmienić za drugim. Bardzo źle, trzeba próbować. Dzisiaj jesteśmy w jakimś mniej turystycznym miejscu i od razu jakoś tak przyjemniej. Wszystko jest zamknięte i dosłownie z pół godziny szukaliśmy czegoś, gdzie Edziu mógłby zjeść. I dosłownie wszędzie, gdzie podchodziliśmy, to sprzątali akurat stoliki i mówili, że jest zamknięta. Jest godzina 18. Więc teraz sobie siedzimy na schodkach. Edziu je najlepszą pizzę w swoim życiu, a ja piję kawkę. Kawa jest niezła. Nie mogę się doczekać, że wrócę do Polski, żeby zjeść dobrą włoską pizzę. Mam wrażenie, że dzisiaj jest najzimniejszy dzień z tych wszystkich dni, a ty? No w sumie nie myślałem. Ubrałam długie czarne spodnie i jest mi całkowicie okej. Okay. A podobno jest tyle samo stopni, co jak przyjechaliśmy, a wtedy rozpływałam się dosłownie. Trochę ty już mieszkać. Zalasz, po co mamy tam jechać, bo tam jest mrożona kawa. Racja, bo tutaj mrożona kawa nie istnieje. Tak. Wracamy za 2 godziny i chcieliśmy się przejść po okolicy, ale ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby pojechać jeszcze do Wenecji. Bo tam się jedzie 10 minut pociągiem. Ale byliśmy tam przez ostatnie 3 dni. Czy za godzinę odlatujemy, a jesteśmy na złym lotnisku, bo Edzio się pomylił?
Być może. Czy mamy pół godziny do naszego lotniska? Być może. Wow. Jak do tego doszło? Także zobaczyłem, że na tablicy odlotów nie ma naszego lotu. Nie. Jak doszło do tego, że przyjechaliśmy tutaj? Jak to jak doszło? Przyjechaliśmy na lotnisko. No ale no dlaczego na to? Dlaczego nie sprawdziłeś starego lotniska? Skoro na to przylecieliśmy, to z tego odlecimy, założyłem, że to jest oczywiste. Ja też założyłam, że to jest oczywiste, że wracamy do Warszawy i mnie zhejtowałeś, że nie słucham i że wracamy do Poznania. Na to, że może lecieć z innego lotniska, w ogóle mi to przez myśl nie przeszło. Słuchajcie, teraz będzie prawdziwy wyścig z czasem, bo właśnie wysiedliśmy, za 50 minut mamy lot. Najważniejsze w sumie... Słucham? Najważniejsze, żeby nie było na kontroli zbyt dużej kolejki i jakoś pójdzie, wierzę w to, bo nie mamy innego lotu dzisiaj, więc byłoby miło, prawda, gdybyśmy zdążyli. Nie naciskam update sytuacji, udało się tylko dlatego, że nasz lot po pierwsze jest spóźniony, a po drugie spotkaliśmy jakiegoś bardzo uprzejmego Włocha, który nam pomógł i wszystkich się zapytał za nas, czy możemy przejść i w ogóle wszystko ogarnął, więc udało się. Czy ostatecznie zdążyliśmy na samolot do Poznania? Być może. Czy spóźnił się aż tak bardzo, że nie zdążyliśmy samolot do Warszawy? Być może. Jesteś niesamowity w organizacji. To nie jest moja wina. Tylko do Gdańska. Okej, okay. Udało się, jesteśmy w Warszawie. Jest godzina 22:25 i teraz czeka nas powrót do Gdańska. Mieliśmy już teraz chyba w sumie być w Gdańsku, nie? Jakoś tak by wychodziło. Tak. Pewnie za pół godziny byśmy dojeżdżali, a stoimy w Warszawie i kręcę się, bo nie wiem co dalej. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy coraz bliżej, bo jesteśmy już w... Dla ciebie ostatnim, dla mnie przedostatnim samochodzie. To jest ostatni etap podróży. Tak, dla mnie jeszcze od ciebie do siebie. Ale naprawdę jest już blisko. Jeszcze tylko 4 godziny. Wow. Nie, bo to tak zależy od tego, bo ja pierdzielę długo pierwszy otrzymał. Nie no, gdzieś na to było, będzie już tak jak teraz. Właśnie wróciłam do domku, w ogóle pierwszy raz wróciłam z jakiegokolwiek wyjazdu do tego domu i wspaniałe uczucie, naprawdę wspaniałe. Nie wiem skąd we mnie tyle siły, bo łącznie byliśmy w podróży z 14 godzin, 13, coś takiego. Mogę trochę przesadzać, lubię przesadzać, ale myślę, że 13 na pewno, nie będę teraz liczyć, nieważne. W każdym razie idę spać, mimo mojej energii, to wiem, że szybko zasnę, idę spać. Za 2 dni mam kolejną podróż, więc dobranoc.